Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Poprzednim razem zakończyliśmy w karczmie, próbując pchnąć dalej zadanie związane z przebieraniem się za kumanów, ale na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ musimy pogadać się z trzema osobami właśnie o kumanach i o tym, jak oni to są niby straszni. Trzy osoby nie są jakoś specjalnie daleko od nas, my w tym momencie jesteśmy tutaj. Pierwsza jest w tym miejscu, druga w Talmberku, a trzecia w stajni, w Użycach. W takim razie, nie przedłużając, ruszajmy. Jeżeli chodzi o te sety i zbroje, to wszystko mamy ogarnięte. Teraz tylko trzeba zweryfikować informacje na temat tego właśnie, jakimi strasznymi bandytami są kumani. My to oczywiście już wiemy, bo wielu z nich posłaliśmy do piachu. No ale trzeba odhaczyć to trzeba, więc jedziemy. Gdy dojedziemy do rozwidlenia, będę musiał odbić w prawo. Okej, to jest chyba to odbicie dokładnie, o którym mówiłem przed chwilą. Dobra, jest mostek i jest również i obóz. Teraz tylko odnajdźmy osobę, z którą musimy zagadać. Czy ktoś mnie tam woła? Wydaje się, że słyszałem moje imię. Good God. You look terrible. Did someone attack you? Kurde, żeby to jeden. They say you know what humans look like. I do. Once when I was going alone through the dark woods. That's of no interest to me. But... Look, save the tall tales to impress the wenches. I'm not interested. Well... They're decked out in raven feathers because... Well, so a black hen would do. But that wouldn't have magical powers. Right. See you later. Okej. Jakieś hokus pokus z czarnymi kurami nam tutaj wygaduje. Znajdź czarne pióra, zdobądź krucze pióra. No to my będziemy musieli, zdaje się, przyozdobić jeszcze tą zbroję, co stanowi dużo większe wyzwanie związane z tym zadaniem niż myślałem, szczerze powiedziawszy. Bo będą tutaj jeszcze dodatkowe aktywności. No dobra. Myślę, że tym, co następne trzeba zrobić po dowiedzeniu się tych informacji od tych ludzi, będziemy zajmowali się później. Tak się zastanawiam, czy do Talmberka najpierw, czy chyba na końcu tam pojedziemy. W takim razie ruszajmy na Użyce. Chłopaki, spokojnie, pracujcie, a ja jadę dalej. Nie możemy być w końcu przecież zwykłym kumanem, nie? Musimy mieć czarne pióra i ogień z dupy i wtedy będziemy strasznym kumanem. Ale to jest też chyba bardzo ciekawe i chyba bardzo prawdziwe, tak mi się wydaje, że ludzie, szczególnie w tych czasach, nie? Ci chłopi i wieśniacy, że to był taki totalny ciemnogród, któremu można by każdą bajkę wcisnąć bez żadnego problemu, ale nie zmienia to też faktu, że generalnie gdy jest taka sytuacja, to potem powstają... Taka sytuacja, tutaj myślę o tym, że kraj zostaje najechany przez armię tego typu i rosną wokół tego legendy miejskie. Chyba zwykle tak się właśnie odbywa. I to nie dziwi.
Dobrze, znane nam skrzyżowanie. Całe szczęście tego konia się udało znaleźć. O, dzień dobry. Kumany? Kumany. To ilu ich tutaj jest, kur... A tutaj jakiś nasz ziomek. Kurde, dobrze by nie trafić tego naszego. Poleciał za nim, a tam mnie też jeden walczy. No, ciekawe, czy se poradzi. To bez problemu, jeszcze go goni, no nie mogę. Te kuman. Czy dziś ty biegniesz, chłopie? No nie trafię go, no ale no, nie będziemy gościa gonić. Wykrwawił się i padł. Aj, kuman, kuman. Co by twoja armia na to powiedziała? Co on tutaj ma ciekawego? Umański toporek. No proszę. A dosyć słaby, jeżeli chodzi o staty. Też nie ma jakoś specjalnie dużo fajnego ekwipunku. No i co? Porobił go strażnik, bez problemu. Ciekawe, jaki rozkład sił był tam. Piękny widok na Łużyce. I ponownie kapitalna sprawa, jeżeli chodzi o dystans rysowania się obiektów. Kto drze japę? Kumany tu wygrały? No chyba ta. A tu chyba w ogóle walczyło dwóch kumanów przeciwko jednemu naszemu. I w dup skoszczała. Niciak, niciak, mi bójty. Niciak, niciak, kuman. Co ty mnie tutaj? Już się poddałeś. Nie poddawaj się tak szybko. Dziadu jeden. Dawaj, szczały. Bo to drogie i dobre szczały są. O, elegancko. Można szczały z truchła wyciągnąć. To ja jestem już zadowolony. Precelek. I co tam wartościowego, panie? Kuman. Jeszcze masz do zaoferowania. Kogucik ma. A, słabe to jest. A to jest miecz krótki zresztą. Kurde, no nie mogę już tego brać, bo konik już przeciążony jest. Jakieś kapcie dziwne ma na nogę. Ty, panie, w dupsko dostałeś szczałą. Nie, lepsza łowiecka to nie chcę. Gdzie jest moja przeszywająca? No ale ten deal z tymi strzałami w ratajach to był bardzo dobry pomysł. Bo te strzały są naprawdę mocne. No często, gęsto z zaskoczenia padają na hita. Dobrze, możemy jechać dalej. Obywatelski obowiązek został spełniony w 100%. Kumani do piachu. A my możemy ruszać się naszą ścieżką. Do samych Łużyc zjeżdżać nie będziemy musieli. My jesteśmy zainteresowani stadniną, a ona jest tutaj, zdaje się, już z prawej strony. Siemanko stajenny. Mamy do pogadania. Jesus Christ be praised. Gdzieś na tym sianku będzie stał. Ja się teraz czuję, kurde, jak mini Mike tutaj. Dobra. Możesz mi coś powiedzieć o kumanach? I hear you can tell me something about humans. No, sir. My master would whip me for telling tall tales again.
but really, it's all true. I won't hit you. Just tell me, is it the truth? Really, sir? I still see them every time I try to sleep. Aha. All right. So what do the Cumans wear? They wear the skins of dogs hunted down in the night, so no weapon can hurt them. Right. Thanks. Czuję stajennego w Przybysławicach. No na to jeszcze jest za wcześnie. Zdobądź psią skórę, znajdź w nocy psa i obedrzyj go ze skóry. Co ja proszę, przepraszam, mam zrobić? Masakra. Dobra, został nam ostatni typ. Przecież jeżeli my poskładamy zbroję z tych wszystkich opowieści, bajek, które tutaj słyszymy, to my będziemy wyglądali tak śmiesznie, że ci bandyci na tych traktach to poumierają ze śmiechu. Nawet walczyć z nimi nie będzie trzeba. Dobra, my wracamy na tą samą ścieżkę, którą przyjechaliśmy, bo tak chyba będzie najszybciej. Tak, dokładnie. Wjedziemy sobie... Chociaż nawet nie, to nie jest ta ścieżka, tylko musimy wyjechać tędy i wyjedziemy od strony łowczego. I tak będzie chyba najlepiej. Okej, kapliczka i to jest teraz ta kapliczka tutaj, więc chyba najlepiej będzie tędy i potem w lewo. Przydałoby się, kurde, do jakiegoś większego ośrodka handlowego dojechać, żebyśmy mogli sprzedać te wszystkie rzeczy, które mamy w tym momencie przy sobie i na koniu. Bo po pierwsze pieniądze, a po drugie odciążenie. Bo teraz w zasadzie każda skutecznie przeprowadzona potyczka ogranicza się do tego, że po prostu wygrywamy, nie zbieramy tych rzeczy, które można by zebrać i sprzedać. A to zawsze szkoda. Może tym razem łowczy będzie u siebie i będziemy mogli pogadać na temat odsprzedaży łuków. No jest. Że tą psią skórę byśmy mogli tutaj kupić od razu u niego. Ja też się cieszę, że cię widzę, ale czekaj, zanim pogadamy, to ja muszę jeszcze pościągać graty z konika. Wszystkie łuki. Nie wiem, on chyba tą broń też weźmie, mi się wydaje. Że on raczej chyba nie miał problemów z odkupowaniem tych rzeczy. Wiemy tylko, że da nam gorsze stawki, to na pewno. Ale też, kurde, czy płatniesz w ratajach da nam lepsze? To też nie jestem taki przekonany. Na pewno te rękawice możemy... Ja bym to chyba jednak oddał. Kurde, to waży... mnóstwo, a jakoś specjalnie tak dużo za to nie dostaniemy. Też nie wiem, ile on będzie miał pieniędzy, nie? Ale to najwyżej cofniemy to z powrotem. Róbmy tak. O, wszystkiego na pewno mu nie sprzedam. Jakaś praca czy się znajdzie, a to może później zapytamy. Na razie sprzedajemy. Ile ty masz, panie? On ma 803. Dobra. To sprzedajemy. Dobra, z tej zbroi. Dobra, przebiłem już.
No właśnie, i teraz tak, czy ty masz, gościu, coś ciekawego, co ja bym od ciebie chciał? No ma trochę tych strzał, ma mapę skarbów. Dobra, mapę skarbów możemy wziąć. Radość patroszenia, pouczająca książka o polowaniach. I to też możemy wziąć. Solidna strzała. Ja, wydaje się, że chyba strzał jakoś specjalnie kupować nie musimy. Tak mi się wydaje. Ewentualnie może. Solidna strzała, 125. Ale na 130 nie ma, nie? Tych najlepszych. Nie, ma dwie na, 100, na 125. Lepiej raniąca strzała. Jest raniąca strzała i lepiej raniąca strzała. Panie, ta strzała lepiej rani. Zawsze lepiej wziąć raniąco. Okej. Okay. Dobra, on więcej już mi nie da pieniędzy, więc nie będę się nawet z nim jakoś specjalnie targował. Odciążyć się odciążyliśmy i to chyba jest najważniejsze. Najgorsze, że ja jestem, kurde, trochę zniszczony. To wraca na konia. No jeszcze mamy graty do sprzedania, więc w razie czego będziemy handlować w ratajach albo u jakiegoś innego łowczego. Ważne, że te łuki udało się sprzedać, bo łuki da się sprzedać tylko u łowczego. Nikt inny nie jest zainteresowany. Aż piękny jest ten widok tutaj na Dalmberg. Okej, okay, osoba, którą my jesteśmy zainteresowani, ona jest gdzieś tam z prawej, na końcu wioski. Wioski. Miasta, no to w końcu jest miasto, nie? Zerknijmy dobrze. Okej, okay, zjechaliśmy tędy. No okej, okay, czyli teoretycznie tędy dałoby się przejechać. Olena, wiesz coś o kumanach podobno? They say you know about humans. Fangs. They wear wolves' fangs to make themselves invisible in the dark. Then they can creep around like beasts of prey, as sneaky as death. That was quick. Fangs. God be with you. Zdobądź kły jakiegoś zwierzęcia, zdobądź wilcze kły. No dobra, zerknijmy, jak wygląda to zadanie. Właśnie miałem te umiejętności porobić. Łuki walki. Poróbmy w takim razie. Seryjne uderzenie. Każdy cios nieprzerwanej serii uderzeń zrani przeciwnika bardziej niż poprzedni, ale każde przerwanie anuluje cały bonus. O, solidna nagroda. Twoja siła, zręczność, sztuka walki i obrona będą 20% większe w walce z przeciwnikiem dysponujący liczebną przewagą. No, całkiem fajna umiejętność, no bo z jednym przeciwnikiem mamy na bazowej wartości, a z większą ilością 20% większe. No to jest fajna rzecz. Gdy twój przeciwnik krwawi, twoja siła wzrasta o 1 punkt. Im bardziej zniszczony jest twój miecz, tym większa szansa, że uderzając zatrujesz swego przeciwnika. Okej, dobra, no to ja chyba robię to. Dobra, i co tutaj mamy? Drobna kradzież. No już prawie, kurde, tutaj wszystkie mamy te umiejętności. Kieszeń na celowniku 2. Natychmiast odkrywa 3 przedmioty z inwentarza ofiary rabunku. Jeżeli ktokolwiek, kto choć odrobinę cię lubi, złapie cię na drobnej kradzieży, nie zawłastraży. To jest fajna rzecz też, podszywka. Będąc pojmany i przeszukany, kilka ukradzionych rzeczy zostanie w twoim inwentarzu. Rzeczoznawca odkrywa atrybuty połowy przedmiotów w sakiewce ofiary drobnej kradzieży i kumpel podnosi twoją szansę na obrabowanie kogoś o tym samym poziomie charyzmy. Okej. No to chyba to sobie wezmę. No bo jak odkrywa, to myślę, że to jest fajna rzecz.
i konserwacja. To jest właśnie ta umiejętność, którą ostatnio sprawdzałem przed nagraniem, że była aktywna do zrobienia. I zobaczmy, co tu jest. Wypychanie. Naprawiając swoją zbroję samodzielnie, możesz ją wyściełać tak, aby nie brzękała tak mocno, co nie obniża tak znacznie twojej umiejętności skradania się. No, całkiem fajne. Krawiec. Chociaż z drugiej strony wystarczy generalnie w nocy gdzieś się tam skradając ściągnąć tą zbroję i temat jest załatwiony, nie? Każda część odzieży, którą nosisz i którą sam naprawiłeś, dodaje o 0,5 punktu do twojej charyzmy. Buty 7-milowe, nosisz buty, które sam naprawiłeś, biegnąc sprintem stracisz 20% mniej wytrzymałości. No, my no, ostatnimi czasy naprawiamy sami, więc chyba warto iść w takie umiejętności. Okej, okay, ja bym chciał teraz zobaczyć, jak wygląda to zadanie, bo wydaje się, że ono będzie teraz ogromne. No i faktycznie takie jest. Znajdź czarne pióra, zdobądź krucze pióra, czyli opcjonalnie jest. No dobra, czyli czarne pióra ogólnie mamy zdobyć, a mogą być to krucze pióra, bo są czarne. Zdobądź psią skórę, kły. Kurde, ja pingole. Wilcze kły. Jak tylko zdobędziesz pióra, kły i psią skórę, idź do Andrzeja. Andrzej, ty się chyba normalnie tutaj z Wackiem na łeb pozamieniałeś. To chyba do łowczego pójdziemy, może on ma takie rzeczy, nie? No powiem szczerze, że nie mam innego pomysłu. Jeżeli nie, no to będziemy biegać za jakimś biednym psem. O, już mam tu potencjalnego kandydata. Ty nie czekaj na mnie, bo zaraz kuźwa skórę stracisz. Niech no tylko nocka zastanie cię i ja się tam pojawię zaraz ze scyzorykiem. I będziemy ściągać skórę. Dobra, ja jakoś z czapy pojechałem, ale chyba tutaj w lewo można zawinąć. Dobrze by było, gdyby łowczy miał takie rzeczy, no kurde, no kto jak nie on, nie? Kły. Jeszcze raz, co to my potrzebujemy? Czarne pióra, psią skórę i kły. Czarne pióra, psia skóra i kły. Dobra. Kup. On tutaj ma pełno moich gratów teraz oczywiście. Wilcze kły ma, no dobra. To wilcze kły możemy kupić, ale to on nie ma więcej nic. To on ma, chcę ci powiedzieć, tylko to, co ja mu sprzedałem, no na to wygląda. To są wszystko moje graty. I on nie ma nic do zaoferowania od tak, od siebie? To coś to za łowczy jest? To on skóry mi nie chce nawet sprzedać, dziad jeden? Dobra, to kły mamy. Przecież tu jest kurde garbarz, to co on? On ma pełno tu skór pewnie. To ma gdzieś schowane. To byśmy go porobili, nie? No jeżeli faktycznie jest, bo też nie wiadomo. Bardzo łatwe. Aha, tutaj są drzwi, a to jest... Co to jest? A to jest jego chałupa. A tutaj średniowieczny system antywłamaniowy. Proszę. No i nie wejdziesz, nie ma bata. Kurde, myślicie, że dałoby się tu włamać? On się szczai pewnie. Pracuj tam ładnie. Ja tu tylko zerknę, czy ty nie masz jakiejś skrzynki dla mnie fajnej. Who's there? Answer me. Jest tam skrzynka, ale tam siedzi jakaś kobita jego. No dobra, kto mógłby
Mieć skóry, no kurde. Chyba, że on jest taki, taka sierota i on tutaj tak ten interes prowadzi. Słabo. No, pamiętam, kurde, w tych obozach kumańskich były różnego typu skrzynki i były skóry, pamiętam. A ja tego nigdy nie biorę, bo jakoś nigdy nie uważałem, że jest mi to do czegoś potrzebne. Gdzie mielibyśmy jeszcze łowczego? Chyba, że to w takim, kurde, sklepie ogólnobranżowym moglibyśmy też kupić skóry. Tu jest handlarz. Może taki handlarz by miał. Ale ten handlarz jest na zamku, nie? To by się musieli trochę się cofnąć. No bo ja powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam teraz biegać za psem i go skurować. No jest jakaś skrzynka, zobaczmy co on tu ma. Ty tam sobie siedź, pani. Dobra, jelenia skóra, psia skóra jest dobra. To jelenią też wezmę, bo nie wiem, czy się przyda, czy nie. Czyli co tam by jeszcze brakowało? Kły, skóra. I co było? Pióra, nie? Czarne pióra. To piór tam nie było. O! Poszła do gara zamieszać. Nie, tam nie było. No dobra, tylko tak, jak szczerze powiedziawszy, nie kojarzę jak z tymi piórami. Czy w sensie nie kojarzę takich jakichś specjalnie czarnych ptaków, do których ewentualnie mógłbym strzelić, więc to na pewno nie. No pewnie gdzieś są do kupienia. Tam było jeszcze wejście, nie? Może to wejście prowadzi tutaj gdzieś na strych tego jego chałupy. Też warto by tam zerknąć. Tylko boję się, że on mnie tutaj zaraz przyuważy, bo jest niebezpiecznie blisko. No i widzicie, chciałem legitnie kupić od niego te rzeczy. Dobra, tam coś jest, jakiś strych. Dobra, niszczaj się. Jest skrzynka. Kurde, no żeby był. Pajęczyna jest. I dwie strzały. Przynajmniej dobre. Dobra, to jest chałupa. Ale co spadek reputacji? A czemu? Czy nikt mnie nie widział? Ale że tak ogólnie dostałem spadek za włamanie? No to dość dziwne by było. No nie ma tu już żadnych innych skrzynek, nie? Tutaj jest również mowa w tym zadaniu, że mamy zdobyć czarne pióra i że opcjonalnie możemy zdobyć krucze pióra. Ale najlepsze jest znajdź w nocy psa i obedrzyj go ze skóry. Masakra. No dobra. I brakuje nam tych czarnych piór. No nie mam szczerze powiedziawszy pomysłu, gdzie można by je znaleźć. Psie skóry. Tu jest coś napisane mądrego. Bran zabawiał miejskie dziewczęta opowieści o zdziczałych kumanach wystrojonych w krucze pióra. Gdzie mógłbym je znaleźć? No dobre pytanie. Gdzie można znaleźć krucze pióra?
Nic, ja myślę, że ja się cofnę do tego handlarza, chociaż większe prawdopodobieństwo znalezienia tego typu towaru chyba byśmy mieli w większym mieście. Tutaj myślę o Ratajach, ale skoro już i tak jesteśmy tutaj, to wydaje mi się warto podjechać i sprawdzić. Mamy tego kupca tutaj w zasadzie na wjeździe, co zawsze mówię, że on nie ma jakoś specjalnie dużo pieniędzy. Może by miał jakieś pióra przy sobie, kto wie. On miał takie różne dziwne bibeloty. Wojtawa. I'm at your service, Sir Knight. Can we trade? If you've got the coin. Good luck then. Właśnie, on ma taki szwarc, mydło i powidło. Ale czy pióra ma? Nie ma oczywiście, ale ma sznapsy. I to dosyć tanie ma. Żeby wziąć, czemu nie? Odwaru z nagietków mamy pełno, jest mapa skarbów, jakaś weźmiemy. Jeżeli będzie wola, czas z mojej strony i waszej na szukanie tych skarbów, to myślę, że może coś tam poszukamy, ale jakoś nie nastawiam się specjalnie mocno. Czy ja mogę mu coś tu jeszcze opchnąć ciekawego? No tak, on ma 48 groszy, więc on sobie teraz dorobi na mnie. Ale kurde, nie ma piór. A może to będzie składnik alchemiczny? Teraz w sumie tak pomyślałem. No nie mam pomysłu, szczerze powiedziawszy, na to. Ale może być to składnik alchemiczny. Nie jest to wykluczone. Poza tym my... Okej, no tutaj jest ten handlarz. No to już z nim gadamy. Ja myślałem, że tutaj jest jeszcze jeden, ale nie. Gdzie jest laboratorium alchemiczne? Tu jest laboratorium alchemiczne. No i mamy tutaj ten obóz kumanów, on jest gdzieś tutaj na trasie, nie? Można by też do niego zerknąć, bo tam w którymś z nich, nie pamiętam totalnie w którym, ale były graty związane ze skórami i tak dalej. Może tam też były pióra, na pewno w tym były. Tym tutaj, ale nie będę się teraz wracał tak w ciemno. Chyba najszybciej to bym sprawdził te laboratorium alchemiczne. I tak patrzę, czy przypadkiem tutaj gdzieś nie ma. W tej okolicy. Jest tutaj. No to chyba najszybciej będzie właśnie tam dojechać. No dobra. W poszukiwaniu piór. No nie są czarne, nie? To się chyba nie nada. Może się nada, no, te takie tu są, co? Tylko, że jak ja zarąbię kurę, to oni zarąbią mnie. Czy nie? No, ogony mają czarne. No nie wiem, powiem szczerze. No dobra. Tak czy inaczej, my w tym miejscu się zatrzymujemy na poszukiwanie czarnych piór. Zapraszam was już do kolejnego odcinka serii z gry Kingdom Come Deliverance. I dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wszystkie łapki w górę i komentarze i zachęcam do subskrypcji kanału tradycyjnie. Wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, aby być z filmami na bieżąco. Ja się żegnam. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.